Michał Bładziewicz, jutro występ na gali Gromda, walki na gołe pięści. Co się skłoniło, żeby wystąpić w takim turnieju? No, przede wszystkim zachęcił mnie trener Kantorowski. W czasie takim, jaki ostatnio wszyscy przeżywali, czyli takiej jakby rozłąki ze sportem i przede wszystkim ze wszystkimi jakimiś tam wyzwaniami i wydarzeniami, w związku z czym, jeżeli pojawiła się taka okazja, żeby gdzieś się zgłosić, gdzieś się sprawdzić, no to skorzystałem z tego z przyjemnością. Dodatkowo biorąc pod uwagę, że żadnych innych planów nie miałem, także chciałem spróbować po prostu. Trener Łukasz Rola do tego wyraził aprobatę, także no, jestem teraz tutaj. Rąk nie szkoda, no bo jesteś tutaj nie wszyscy zawodowcami, ale ty jednak bierzesz udział w walkach i no, nie szkoda ci rąk tak bez bandaży, bez pięści? No liczę na to, że te ręce się nie połamią, ale wiadomo, że oczywiście takie ryzyko biorę pod uwagę. No, nie myślę o tym, że raczej staram się wyrzucać zawsze takie negatywne myśli z głowy, także no nie myślę o tych aspektach tego wszystkiego. Rozmawialiśmy kilka dni temu w gymie, robiłeś taki trening na worku z gołymi rękoma, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Miałeś jakieś tam obcierki, tak jak to teraz wygląda? Przyzwyczaiłeś się skóra, czy jest gorzej? Znaczy, no obcierki nie udało się zaleczyć, ale to jest jakieś tam delikatne obtarcie, nic strasznego. Trzeba było troszeczkę te ręce przystosować, tak? Trochę ćwiczyłem na worku bez rękawic, trochę na tarczach, czasami w samych owikach, tam jeśli chodzi o treningi w kontakcie, no to one były robione w rękawicach do MMA, żeby dostosować ten atak i obronę do tych warunków, jakie będą jutro na turnieju. No właśnie, jakie będą warunki, bo nie wszyscy wiedzą. Możecie mieć zawinięte nadgarstki chyba, tak? Żeby nie mieć kontuzjowanych dłoni tutaj wyżej, ale same kostki są gołe, tak? No z tego co mi wiadomo, no to mają być owijane ręce przez catmana jednego dla wszystkich zawodników i to mają być owinięte nadgarstki, kciuk i do połowy śródręcze, tak żeby kostki były gołe. Nie? Ring chyba też mniejszy, także to implikuje jakąś inną walkę. Ring 4x4, no w palestrze mamy duży, pełnowymiarowy, ale w nokaucie ten ring z tej części amatorskiej jest mniejszy, także akurat to nie jest dla mnie jakaś tam wielka różnica. I powiedz, jak sądzisz, jak to się wszystko zakończy? No bo zasady są chyba takie, że walka jest do nokautu, ale rozmawialiśmy wcześniej, mówiłeś, że być może będą poddania, no bo trzeba stoczyć, żeby wygrać ten turniej aż 3 walki, tak? No, możliwe rozwiązanie walki to jest nokaut, poddanie przez narożnik, poddanie zawodnika i wydaje mi się, że poddanie lekarza, ale nie jestem tego w 100% przekonany. No i tak, zasady są takie, że wygrać można tylko przed czasem. No i tyle. No. Czujesz się faworytem tego turnieju? No bo wszyscy chyba mówią, że jesteś faworytem. Nie wiem, czy przyglądasz resume innych zawodników, czy mają doświadczenie w sportach walki? Ciężko jest oceniać, czy jestem faworytem w takiej dyscyplinie, w jakiej jutro będziemy się sprawdzać, no bo jest to pierwsza taka gala w historii Polski, nikt nigdy nie występował w takiej konkretnej formule, więc no, każdy ma wynosić jakieś tam swoje doświadczenia. Ja akurat jestem zawodnikiem startującym w kickboxingu, tam tych walk mam trochę stoczonych, no ale nie można ukrywać, że to będzie zupełnie się różnić od tych startów kickboksarskich, także no, w moim mniemaniu ciężko jest mówić, czy ktoś jest faworytem tego turnieju, czy nie, bo no, może tu poza samym tym aspektem sportowym i tej rywalizacji jeszcze masa innych rzeczy się wydarzyć w postaci właśnie kontuzji, o których mówiłeś wcześniej, także no, ciężko mi oceniać, kto jest faworytem. Ale czujesz taką presję, że może jesteś faworytem? Nie czuję takiej presji, nie myślę o tym, tak jak mówiłem, nie zastanawiam się nad takimi rzeczami. Z kim boksujesz w pierwszej walce? Konrad Ruski Podemniak z Radomia. Nie znam mojego rywala, nie wpisywałem też w internet, no nie znam po prostu, z nazwiska nie kojarzę, a w internecie nie sprawdzałem, może trener sprawdzi teraz, to coś tam się dowiem. Ale próbowałeś analizować w ogóle wszystkich, kto może być najcięższym rywalem, czy nie, czy są kompletnie wszyscy są anonimowi, wychodzi do tego jak do walki amatorskiej, kogo ci tam wylosują, to boksujesz. Oczywiście, że ci zawodnicy, którzy są zgłoszeni, nie są anonimowi i gdzieś tam są kojarzeni z różnych sytuacji sportowych i nie tylko, ale no nie analizowałem ich styli i ich jakby doświadczenia i wszystkiego pod kątem, kto jak bardzo jest groźny i tak dalej. No staram się o tym nie myśleć, skupiać się na tym, co ja będę robił dobrze i żebym ja wygrywał, a nie o niczym innym. Na tę drabinkę patrzyłeś? Kto już wiesz, kto może być
swoim najtrudniejszym przeciwnikiem, bo zostały tak dwie walki, nie, trzy walki musisz stoczyć. Muszę stoczyć trzy walki, no jestem rozlosowany w pierwszej walce z zawodnikiem, który ma pseudonim Ruski, z Konradem Podemniakiem. No i w następnej walce mogę spotkać się albo z Wasylem, najlżejszym zawodnikiem turnieju, jeśli chodzi oczywiście o wagę, i z Bizerem, czyli zawodnikiem wywodzącym się z MMA. To tyle, co wiem na ich temat. To będzie z nich lepsze, bo o tym Wasylu chyba mówiłeś wcześniej, że jednak go kojarzysz. No kojarzę, bo walczył z moim kolegą kiedyś z Wrocławia, z Michałem Rymkiewiczem, zawodową walkę w K1. To, ale to tylko tyle, że kojarzę go z nazwiska. Tak jak mówię, no nie zagłębiałem się w historię każdego zawodnika z turnieju. Starałem się tym głowy sobie nie zaprzątać. No i no, ciężko mi myśleć, kto wygra. No bo to jednak mały ring, gołe pięści, no różne rzeczy mogą się wydarzyć. Nie potrafię odpowiedzieć na to. Ty czujesz jakieś dodatkowe emocje w związku właśnie tym małym ringiem, taka atmosfera, jakiś podziemny krąg, gołe pięści, to jakieś u ciebie dodatkowe emocje wywołuje, czy na ważeniu był pełen ludzi? No, jakieś tam kilka walk w życiu stoczyłem, często na wyjeździe, były to walki w różnych miejscach, w małych halach takich klimatycznych, gdzie było full ludzi, kiedyś walczyłem w Rosji, w Czechach walczyłem parę razy jako walka wieczoru, też na takich małych halach, też atmosfera mimo normalnego ringu była taka, powiedzmy, gęsta. No, to fajne wydarzenie, na pewno na plus, super wystąpić i pokazać się w takim miejscu i tyle. Tego pięści jakieś dodatkowe nerwy, emocje, czy to samo? No, to ciężko jest ocenić, no bo jednak to nie miałem okazji jeszcze tak wychodzić do ringu i bić się bez żadnych rękawic i tak dalej, bez ochrony pięści No zobaczymy, jak to się odbywa i jakie to niesie ze sobą wrażenia. Poza ringiem nie próbowałeś na gołe pięści? No oczywiście, że zdarzyły się takie sytuacje jak w życiu każdego dorosłego, myślę, mężczyzny, ale to nie ma co tutaj o tym dyskutować i do tego wracać. No. Grać, różne były walki. No. Dobra. Dziękuję.